Cześć, witam was serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja jestem Andy, a dziś zapraszam was na szybkie ćwiczonka, żeby przestać się garbić. Garbiona sylwetka to nie tylko problem wizualny, ale również bardzo mocno wpływa to na nasze funkcjonowanie, na zgniecenie naszej klatki piersiowej, między innymi też utrudnienie oddychania. Źle wpływa na pracę naszych narządów wewnętrznych, więc nie tylko po to, by pięknie wyglądać, powinniśmy mieć prostą sylwetkę. Więc jeśli macie ochotę zadbać o to, to zapraszam Was na dzisiejsze szybkie ćwiczonka na niegarbienie się. Przypomnę jeszcze tylko o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, żeby być na bieżąco z treściami, które się tutaj pojawiają. A tymczasem zacznijmy sobie rozruszanie od chwili w pozycji stojącej. Stańmy sobie wygodnie, wydłużmy plecy i od razu ustawmy sobie dłonie przed sobą na okolicy, w okolicy naszego pępka, tak by wnętrza dłoni były skierowane do góry. W tej pozycji z wdechem pociągnijmy kciuki daleko do tyłu za siebie, ile się da, nawet się lekko odchylając, mocno przeciągając. I z wydechem dłoń do dłoni. Wdech, otwarcie i solidne przeciągnięcie. Naprawdę chcemy się tu tak mocno wyciągnąć. I wydech. Zauważcie, że ta pozycja z wdechem jest praktycznie przeciwieństwem garbienia się. I wydech. Ja pokażę też bokiem. Z wdechem ciągnę dłonie do tyłu i nawet się nieco odchylam. Wydech, opuszczam. Wdech. I wydech. Wdech, chcemy pociągnąć daleko dłonie. Zależy nam bardziej na ramionach, wydech, niż na takim wyginaniu się w tył. Jeszcze to będziemy robić. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Rozluźnijmy całą tutaj okolicę naszych barków, naszych ramion i przejdźmy sobie od razu do pozycji w klęku, tak żeby rozruszać nasze ramiona dalej. Przestawmy z klęku podpartego prawą stopę obok prawej dłoni i teraz podnieśmy od razu do góry lewą rękę. Z wdechem. Z wydechem przenieśmy lewą rękę w stronę naszego prawego biodra. Wdech, dłoń wraca do góry. I wydech, dłoń w stronę biodra. Kilka razy. Wdech. Powinno być dość niewygodnie, i to dobrze, jeśli jest niewygodnie. Wydech, będzie to zmuszało nas do tego, żeby mocniej zapracować tą górną ręką i górnym barkiem. Wydech, dłoń w stronę biodra. Wdech, dłoń do góry i kciuk jest skierowany w stronę przodu maty. Wydech, grzbiet dłoni w stronę naszego biodra. Wdech do góry. Wydech do biodra. Wdech, góra. I wydech do biodra i zostańmy. Zostawmy sobie dłoń na biodrze. Nawet położymy... Może nawet uda nam się chwycić za udo, albo dokleić dłoń do biodra. Ja akurat tutaj mam nadajnik od mikrofonu. Przyciskajmy grzbiet dłoni do biodra i ciągnijmy mocniej lewy bark do tyłu. Spróbujmy pociągnąć lewą łopatkę w stronę kręgosłupa. Przytrzymajmy. Cały czas oddychajmy. Spokojny wdech. I spokojny wydech. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem rozluźniamy, opuszczamy dłoń i odstawiamy prawe kolano. Przestawiamy sobie lewą dłoń do przodu, podnosimy na wdechu prawą dłoń do góry i z wydechem prawa dłoń do biodra. Wdech, góra. Wydech, dłoń do biodra. Wdech, do góry. Wydech, dłoń do biodra. Na wdechu dłoń do góry i kciuk wskazuje w stronę przodu. Maty, wydech tu grzbiet dłoni w stronę pleców. Wdech do góry, rozruszajmy te zesztywniałe barki. Wydech, wdech, góra. Wydech, dół. Wdech do góry. I z wydechem opuśćmy dłoń tam, gdzie można, dociśnijmy grzbiet dłoń do swojego ciała i pociągnijmy jeszcze mocniej prawy bark do tyłu, pociągnijmy łokieć do tyłu i pociągnijmy łopatkę prawą w stronę kręgosłupa. Oddychajmy. Zróbmy tu jeszcze wdech. Spokojny wydech. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem rozluźniamy. Kolano wędruje do kolana i wysuńmy dłonie duży krok do przodu. Do pozycji szczeniaka opuśćmy sobie czoło na matę. Biodra powinny znajdować się mniej więcej nad kolanami. Ręce proste w łokciach. Dłonie całe przyklejone do maty. Ciągnę lekko pośladki w tył, odpycham się dłońmi od maty. Staram się nie odkładać łokci ani przedramion za bardzo na ziemi dość aktywna pozycja możecie zostać w tej pozycji tutaj albo postawić dłonie na opuszkach palców tak żeby nasze nadgarstki powędrowały wyżej możecie spojrzeć do przodu na swoje dłonie i próbować opuszczać mostek w stronę maty ta pozycja powinna być głębszym wariantem oczywiście dopasujcie opcje do swoich możliwości bo nie zawsze wszystko od razu jest możliwe zróbcie jeszcze spokojny wdech spokojny wydech ostatni wdech tutaj. Spokojny wydech. Na wdechu podnieśmy głowę, przestawmy sobie dłonie do przodu. Możemy przejść dłońmi kawałek w przód, żeby przez taką łagodną deskę położyć się na brzuchu. Przestawmy teraz łokcie pod nasze barki do pozycji sfinksa. Przedramiona powinny być równolegle do krawędzi maty. Z tej pozycji będzie taka tendencja do zapadania się. O, pozycja bardzo zbliżona do garbienia się. Nie chcemy tego robić. Odpycham się od maty. Dumna klatka piersiowa, możecie sobie o tym pomyśleć, taka dumna pierś wypchnięta do przodu. Ściągnięte łopatki do tyłu. Chwilkę się przeciągnijmy tutaj. Tu kręgosłup powinien być właśnie w ustawieniu już innym niż podczas garbienia się. Nie pochylony do przodu, a wręcz przeciwnie, odgięty. W tył. I tak samo możecie zostać sobie tutaj w sfinksie, a jeśli chcecie trochę więcej, może spróbujemy podnieść łokcie i się delikatnie odchylimy do tyłu. Można delikatnie napiąć pośladki, to powinno też rozciągnąć trochę przód naszego biodra. Co często bywa też spięte w pozycji siedzącej, która nie nierzadko bywa właśnie tym największym problemem, który powoduje, że się garbimy. Zróbmy tu jeszcze jeden wdech. I z wydechem połóżmy się na macie. Największy problem pozycji zgarbionej to nierozciągnięte mięśnie klatki piersiowej i ramion, więc zajmijmy się tym. Prawa ręka wędruje do boku. Lewą rękę uginam. Ja pokażę tak w drugą stronę, żeby może było łatwiej. Prawa, prawa ręka do boku, lewa ugięta. Ok. I kładę się teraz na prawym boku. Całkowicie. Pomagam sobie lewą ręką się odepchnąć. Im niżej prawa dłoń będzie, poniżej barku, tym będzie łatwiej, na linii barku trudniej, powyżej linii barku jeszcze trudniej. Dostosujcie. Leżę sobie teraz na boku, na prawym boku, lewą ręką się odpycham. Mogę zostać tutaj, albo uginam sobie lewą nogę w kolanie, stawiam stopę po tylnej stronie kolana, dosłownie tuż przy swojej nodze. Czyli lewa stopa tuż przy moim prawym kolanie z tyłu, i jeszcze bardziej kolanem ciągnę do tyłu. To kolano powinno stworzyć taką trochę dźwignię, która nas będzie bardziej przechylała w stronę tyłu, w stronę pleców, a to powinno wszystko powodować rozciąganie w naszym prawym barku, w klatce piersiowej z prawej strony. Wciśnijmy prawą dłoń porządnie w matę. Chwilkę pobądźmy, oczywiście poddychajmy, starajcie się nie być dla siebie zbyt okrutni, nie róbcie tego na siłę, tak żeby jednak trochę przyjemności z tej pozycji wyciągnąć. Zróbmy jeszcze wdech i z wydechem połóżmy się. Na brzuchu. Lewa ręka wędruje do boku, prawo mogi nam tak, jakbyśmy chcieli pompki robić prawą ręką. Odpycham się prawą ręką, żeby położyć się na lewym boku, i to może być moja pozycja wyjściowa. Czasem sobie trzeba przestawić tą prawą dłoń, żeby mieć dobry punkt podparcia. Nie zawsze dobrze trafimy od początku. Można zostać tutaj albo kładę sobie stopę z tyłu kolana, blisko kolana, jeszcze bardziej kolanem do tyłu. Co powinno zacząć mnie mocniej przechylać na plecy? Przypominam o tym ustawieniu lewej dłoni: im niżej względem barku, tym łatwiej, im wyżej względem barku, tym trudniej. Zróbmy jeszcze dwa spokojne oddechy. Jeszcze jeden. I powoli wróćmy do leżenia na brzuchu. Ustawiając dłonie przy żebrach przez łagodne wygięcie, przejdźmy sobie do klęku, ustawmy się w klęku podpartym. Chwila oczywiście dla wzmacniania naszych pleców, więc teraz plecy proste jak stolik. Wyobraźcie sobie, że na plecach stoi szklanka i na wdechu podnoszę prawą rękę kciukiem do góry i ciągnę wysoko do sufitu, z wydechem odkładam dłoń. Na matę. Lewa dłoń, kciukiem do góry i ciągnę jak najwyżej do sufitu. I wydech, opuszczam. Żeby się nie garbić, wdech, ciągnę dłoń do góry. Wydech, opuszczam dłoń. To zabrzmiało, jakby wystarczyło ciągnąć dłoń do góry, żeby się nie garbić. Wdech, do góry. Wydech. Chodzi o to, że nie tylko trzeba rozciągnąć klatkę, wdech, ale również wzmocnić mięśnie grzbietu. Wydech. Bez wzmocnienia mięśni grzbietu niestety nie będzie miało co nas trzymać. Wdech, ręka w górę. Wydech. Do dołu i tak na zmianę. Wdech do góry, wydech dół, lewa, wdech góra, wydech dół. To jeszcze raz, wdech do góry i wydech dół, lewa, do góry wdech i wydech. Odkładamy. Uwaga, teraz ustawmy pozycję, w której odpycham się lewą dłonią od maty. Podnoszę już prawy bark do góry, czyli nadaję lekką rotację swojego kręgosłupa i będziemy pracować prawą dłonią. Prawa dłoń, na wdechu, ile mogę do tyłu, i tu powinno być dość ciężko, tam się nie da pociągnąć. Wydech, opuszczam tylko samą dłoń. Pracuję tylko dłonią. Wdech i wydech. Jak jest ciężko, to dobrze, bo się wzmacniamy właśnie teraz na plecach i ciągnę jak najdalej tą dłoń do tyłu. Wdech i wydech, opuszczam. Powinno nas. Jakby palić, no może palić to za mocne słowo. Powinniśmy czuć napięcie z tylnej strony naszego barku, wdech, czyli tej strony, która powinna być mocna, żeby nasze barki nie uciekały nam do przodu. Wydech. To jeszcze dwa razy: wdech góra mocno, wydech i jeszcze raz. Wdech do góry i wydech odkładamy. Tak samo na drugą. Odpycham się prawą dłonią, podnoszę sobie lewy bark wyżej, czyli już lekka rotacja kręgosłupa nastąpiła, i tylko lewą ręką pracuję. Wdech do sufitu albo nawet dalej, i wydech rozluźniam rękę. Wdech do góry, a ten ruch w dół to jest tylko takie opuszczenie luźno ręki. Wdech ciągnę w górę. Wydech, dolna ręka odpycha. Wdech do góry. Wydech. Wdech, góra. Wydech, wdech do góry. Wydech ostatni raz i mocno do góry wdech. Ciągniemy daleko, i z wydechem opuszczamy. Siadamy sobie jeszcze na piętach, lub w dowolnym innym siadzie, tak, żeby było wam wygodnie. Skupmy się na jeszcze jednym aspekcie, jakim jest wysuwanie brody do przodu w pozycji zgarbionej, co bardzo przeciąża nasz kark i często prowadzi do sporego bólu w tej okolicy, więc. Skupmy się na tym, aby tę brodę wycofywać. Możecie nawet delikatnie, pomagając sobie palcem, przepchnąć brodę lekko w tył, wycofując i rozluźniając. Ale już nie wysuwajmy jej niepotrzebnie do przodu. Nie ma sensu pogłębiać wzorca, którego chcemy unikać, a nauczmy nasze ciało tego, by tę brodę cofać. No już może później bez palca zadbamy o to, by wycofać brodę. Przy wycofaniu możecie chwilkę przytrzymać w tej pozycji. Rozluźniamy. A jeśli czujecie, że jest to dość łatwe, można dodać sobie delikatny opór za pomocą dłoni i w takiej pracy może nawet trochę izometrycznej, pchać głową delikatnie w tył w stronę dłoni, cofając brodę, co powinno wzmacniać nasze mięśnie karku, które im będą silniejsze, tym łatwiej im będzie. Pilnować, by nasza broda nie wysuwała się aż tak do przodu. Przytrzymajmy jeszcze spokojny wdech. I z wydechem rozluźnijmy. Kochani, dziękuję serdecznie za dzisiejszą praktykę. Oczywiście, jak to zwykle bywa, regularność jest kluczem do sukcesu. A gdybyście chcieli popracować skuteczniej, w ciekawy sposób, z różnymi praktykami, to serdecznie zapraszamy Was do naszego kursu Nie Garb się. Jest to autorski program, który składa się z siedmiu krótkich treningów na każdy dzień tygodnia, z dwóch 40-minutowych praktyk na dni, kiedy macie trochę więcej siły i możecie poświęcić na to więcej czasu. I dodatkowo z zestawu dziewięciu ćwiczeń, które możecie wykonywać w pracy, na przykład przy biurku. Nasz kurs pozwala ćwiczyć w dowolnym momencie i o dowolnej porze. Możecie do niego wracać tyle razy, ile potrzebujecie. Jest to naprawdę fajne narzędzie do tego, aby przestać się garbić. Kurs możecie nabyć w naszym sklepie internetowym, link do sklepu znajdziecie w opisie filmu. Jest on teraz w promocyjnej cenie 99 zł, więc warto skorzystać z tej okazji. A jeśli jeszcze się wahacie, czy warto nam zaufać, możecie wejść na naszą stronę i tam przeczytać, co dokładnie zawiera nasz kurs, jak powstawał oraz dlaczego warto nam zaufać. Dodatkowo będziecie mogli przeczytać opinie osób, które już nam zaufały i skorzystały z naszego kursu. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze ćwiczenia. Zachęcam Was oczywiście do zostawienia subskrypcji, dzwoneczka, żeby być na bieżąco, bo sporo treści pojawia się tutaj regularnie na tym kanale. Dzięki i do zobaczenia!